A więc Andersen i Roni Jamrozy kontra Mateusz Szczepaniak, osamotniony zawodnik Włókniarza, walczy ambitnie, ładnie wychodzi z pod taśmy, ależ pięknie pojechał i uciera nosa wrocławianą, a teraz jeszcze odjeżdża Andersenowi, co się tu dzieje? Na to chyba nikt nie miał wpływu, tego nikt się nie spodziewał, Szczepaniak walczy z Andersenem, młodego zawodnika, który stawiał pierwsze kroki w żużlowe chwile. Duńczyk szerzej, ależ niespodzianka, ależ sensacja, czy starczy się chyba jak ten uczestnik Grand Prix takich historii, takiego obozu sprawy. Tutaj się nie spodziewałem, bije się pierwszy, trzyma kciuki za młodego zawodnika, Włókniarza, czy wytrzyma tą presję, rozpoczyna się, czy przekatakuje, czy panie, zanim Andersen, czy wytrzymuje, biera Włókniarza, trzyma, czy Szczepaniak wytrzyma? Nie dał rady, ależ dramat, ale piękny, piękny wyścig. Andersen z wielkimi, mega wielkimi kłopotami wygrywa. Taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.